Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj od rana staję w tym miejscu z dziękczynieniem w sercu, że mogę wobec Was złożyć świadectwo powołania, ale też historii choroby i uzdrowienia, jakiego doznałam za przyczyną błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję księdzu rektorowi tego miejsca, duszpasterzom, księżom, którzy wspomagają, za zaproszenie i otwarte serce. Mam na imię siostra Nulla. Jest to imię, które obrałam we wspólnocie. Jeśli wybieramy nowe imię, to po to, by ono pomogło nam przeżywać nasze powołanie. I zwykle są to imiona od świętych, ponieważ oni jasno wyznaczyli drogę, jak mamy iść, jak osiągnąć cel naszego życia, niebo. Ja jednak wybrałam to imię od jego znaczenia, bowiem nul znaczy zero, nulla znaczy żadna. Pomyślałam, że ilekroć będę słyszała to imię, będzie przypominało mi o tym, że bez Boga jestem niczym, ale w nim mam swoją wartość. Kardynał Stefan Wyszyński powiedział kiedyś takie słowa, że Bóg nieustannie utrzymuje nas przy sobie, nasze nic przy swoim wszystko. Więc ośmielę się powiedzieć, że jest to w jakiś sposób imię każdego z nas, bo bez Boga naprawdę jesteśmy niczym. Tak już jest, że Pan Bóg pisze historię Kościoła przez historię ludzi. Tak jak pisze historię tego Kościoła, waszych rodzin, tego miasta, przez wasze życie, przez to, co się w nim wydarza, radosnego, trudnego, bolesnego, waszego cierpienia i łez, to wszystko kształtuje nasze serca, pobudza do wiary lub ją osłabia. To, jak przetrwa wiara w waszych sercach, w waszych rodzinach, jak ją przeniesiecie na następne pokolenia, zależy naprawdę od każdego osobiście. Dziś, choć będzie to historia dotycząca mojego życia, to przecież przez chrzest jesteśmy braćmi i siostrami, bo jesteśmy w Kościele dla siebie rodziną, więc mam odwagę tutaj stanąć, żeby podzielić się tym świadectwem, jak Bóg działał w moim życiu. A nie potrafię o tej historii choroby i uzdrowienia i cudu opowiadać inaczej, jak tylko w kontekście wspólnoty sióstr uczennic Krzyża, do której wstąpiłam w 1986 roku. Zachwycił mnie charyzmat sióstr. To były początki noworodzącej się wspólnoty w Kościele. Nie było jeszcze sióstr w habitach, więc nie wiedziałam, jak będziemy wyglądać. To wszystko było nieważne. Kiedy usłyszałam, że charyzmatem tej wspólnoty jest modlitwa i ofiara za tych, którzy od Boga się oddalają, których wieczność jest zagrożona i pomoc im w odnalezieniu zbawienia, zapragnęłam żyć tym charyzmatem, oddać wszystko dla Boga, zdolności, pracę, wszystko, co mnie stanowi, żeby przez moje życie ktoś spotkał Boga, żebym modlitwą, ofiarą, może komuś pomogła odnaleźć drogę do Pana Boga, do wieczności. I w tym duchu też chcemy formować apostołów świeckich, czyli takie osoby jak wy, bo przez chrzest wszyscy jesteśmy powołani do świętości. I nie tylko my, ale także tych, których Bóg nam stawia obok. Więc żeby była to nasza codzienna troska, być światłem w tym świecie, który wydaje się coraz bardziej tonąć w ciemności grzechu, odwracać się od Boga. Po 2 latach życia we wspólnocie zdiagnozowano u mnie nowotwór tarczycy, ale diagnoza była na tyle późna, że przerzutami były już dotknięte węzły chłonne, więc musiała odbyć się rozległa operacja. Ta miała miejsce w Szczecinie, bo tam mamy dom generalny wspólnoty z tamtych terenów i ja pochodzę.
Powiem jeszcze bardzo istotną rzecz, właściwie najistotniejszą, że w realizacji charyzmatu bardzo mocno czerpiemy z duchowości kardynała Stefana Wyszyńskiego, bo chcemy, tak jak on, ratować Kościół przez Maryję, oddawać jej nasze życie, żeby mogła się nami posługiwać. Więc kiedy wstąpiłam do wspólnoty, modlitwa o jego beatyfikację była codzienną modlitwą sióstr. Kiedy więc zachorowałam, naturalnym było to, że siostry wspierały mnie modlitwą za jego przyczyną. Operacja, która odbyła się w Szczecinie, niestety nie wystarczyła, ponieważ stan zaawansowania choroby na początku już był bardzo duży. W związku z tym leczono mnie w dalszym ciągu w szpitalu onkologicznym w Szczecinie. Później kontynuowałam leczenie w Instytucie Onkologii w Gliwicach. I po kilku miesiącach leczenia sytuacja wydawała się na tyle opanowana i dobra, że mogłam rozpocząć drugi etap życia we wspólnocie, wciąż jednak początkowy, który miał mnie dopiero przygotowywać do złożenia pierwszych ślubów. Jednakże jeszcze tego samego roku, w grudniu, zaczęłam bardzo się źle czuć. Trudności sprawiało mi oddychanie, przejmowanie posiłków. Coraz trudniej było mi spać w pozycji leżącej, więc zasadniczo siedziałam. Ponieważ już wówczas byłam pod opieką Instytutu Onkologii w Gliwicach i termin badań miałam wyznaczony na koniec stycznia 1989 roku, wiedziałam, że nie dam rady tak długo czekać. Więc tuż po Nowym Roku znalazłam się ponownie w szpitalu w Szczecinie, tym razem w klinice, na oddziale otolaryngologii, by szukać przyczyny tego złego samopoczucia. Po kilku dniach była już diagnoza, wznowa choroby, przerzut do gardła. Guz na początku stycznia miał 4 cm, bardzo szybko się powiększał, był widoczny przy otwarciu ust. Zmiany były na żebrach, na mostku, podejrzenie było na płucach. Więc zarówno lekarze, ja tym bardziej byłam zadziwiona, że mimo tak długiego, intensywnego leczenia znowa choroby jest tak szybko. Rozmowy z lekarzami były bardzo trudne, ponieważ nie tak wyobrażałam sobie moje pójście za Bogiem, oddanie życia za braci. Usłyszałam od pana profesora, że przede mną maksymalnie 3 miesiące życia, że śmierć przyjdzie przez uduszenie. Wspomniał, że operacja jest możliwa, ale niesie za sobą duże ryzyko, że jej nie przeżyje. A jeśli nawet, to przedłuży mi ona życie maksymalnie o kilka miesięcy. Natomiast pozostaną trwałe i nieodwracalne zmiany, ponieważ planowano przecięcie żuchwy, usunięcie części podniebienia, wstawienie tracheotomii, by mogło oddychać, co oczywiście wiązało się z karmieniem dojelitowym do końca życia. Ja bardzo pragnęłam żyć. O to Boga prosiłam. Nie wiedziałam, jaką decyzję podjąć. Czy ryzyko operacji, czy oddać się w ręce Boga. Dużo ze mną rozmawiała nasza założycielka, siostra Chrystiana Mickiewicz. Nasze rozmowy ze strony siostry nie były tanią pociechą, że wszystko będzie dobrze, ale bardzo różniły się od tych rozmów z lekarzami, ponieważ od nich słyszałam o bliskiej śmierci, a siostry mówiły mi o wieczności. I choć wydawać by się mogło, że koniec taki sam, to perspektywa życia zupełnie inna i perspektywa cierpienia. Postanowiłam więc oddać się w ręce Boga. Nie podpisałam zgody na operację, myśląc, że przecież moje życie należy do Niego. Podbudowywała i niosła mnie wiara moich sióstr, ich modlitwa, o której nie tylko zapewniały, ale byłam pewna, wiedziałam.
W związku z tym zostałam wypisana 27 stycznia ze szpitala. Na dzień następny, za zgodą biskupa diecezji szczecińsko-kamieńskiej Kazimierza Majdańskiego, złożyłam śluby na wypadek śmierci, bo prawo kanoniczne, prawo Kościoła taką możliwość daje. Jeśli jest zagrożenie życia, można złożyć śluby, mimo że nie miałam przygotowania odpowiedniego czasu. To były dopiero 4 miesiące w nowicjacie. Jeszcze tej samej nocy jechałam do Instytutu Onkologii w Gliwicach. Nie ukrywam, że z nadzieją, że może będzie inna diagnoza, że może będzie odpowiednia pomoc. Od tego momentu, od tego dnia, kiedy wyjeżdżałam ze Szczecina, nasza założycielka miała takie wewnętrzne przekonanie, żeby, jak to ona mówi, w takich chwilach szturmować niebo. Poprosiła więc całą wspólnotę, nie było nas wtedy jeszcze wiele, o modlitwę za przyczyną kardynała Stefana Wyszyńskiego, o cud uzdrowienia dla mnie. Miała to być modlitwa nowenny. Jak wiemy, nowenna ma to do siebie, że trwa 9 dni. Ale siostra, ponieważ wiedziała, że dni czy tygodnie moje są policzone, bo tak również usłyszała i ona od lekarzy, postanowiła zintensyfikować tę modlitwę i siostry odmawiały ją 9 razy w ciągu każdego dnia. Z rękoma rozłożonymi w krzyż wołały o cud. Wiedziałam o tej modlitwie. Kiedy byłam w Gliwicach, oczywiście powtórzono badania. Bardzo szybko potwierdzono diagnozę. To samo, co w Szczecinie, tylko guz był już większy i czas krótszy. Tam usłyszałam, że operacja nie jest możliwa, ponieważ na pewno jej nie przeżyję, gdyż guz był usytuowany w bliskości tętnic szyjnych, bardzo rozległy. Po jakimś czasie postanowiono skonsultować mój przypadek z kliniką w Katowicach. Po owej konsultacji znów rozmowa z lekarzami. Przedmiot rozmowy tak samo trudny jak w Szczecinie. Znów nie wiedziałam, co zrobić. Oddałam się w ręce dobrego Boga. Wewnętrznie, choć przez łzy, godziłam się na śmierć. I postawiłam wszystko na jedną kartę, to znaczy na Boga. Niech dzieje się Twoja wola, niech będzie jak Ty chcesz. Wciąż pragnęłam żyć. I jak potrafiłam, wołałam o cud. Po kilku kolejnych dniach lekarze zdecydowali się podać mi kolejną zwiększoną dawkę jodu radioaktywnego. Przez cały czas choroby dosłownie nie było takiego dnia, żeby w szpitalu nie było ze mną którejś ze współsióstr, ze wspólnoty. Nawet wtedy, kiedy nie mogła wchodzić na oddział z powodu silnego napromieniania. Wiedziałam, że jest w kontakcie z lekarzami, że modli się za mnie. I tak było i tego dnia. Nie wiedziałam o tym, że lekarz do towarzyszącej mi współsiostry powiedział, że ta noc będzie decydująca i mogę jej nie przeżyć. Powiadomiła więc wspólnotę, moją rodzinę. Tej nocy siostry zaczęły szyć mi habit do trumny, bo wiedziałam o tym, że jeśli umrę, będę pochowana już w habicie. I zaczęły się dla mnie rzeczywiście wieczorem godziny męki, ponieważ nastąpił obrzęk guza. Zaczęłam się dusić. Dodatkowo wystąpił krwotok. Myślę, że lęk potęgował swoje. Łapałam oddech, będąc przekonaną, że każdy oddech jest tym ostatnim. To był już 14 marca, noc z 14 na 15. Pamiętałam o słowach lekarza, który mówił, że śmierć przyjdzie przez uduszenie. Tak usłyszałam w Szczecinie, że jest to ten moment. Już nie prosiłam Boga o cud, nie dlatego, że zwątpiłam, ale w takim momencie oczyszczają się wszelkie pragnienia.
W moim sercu zostało tylko jedno, żeby umrzeć wśród sióstr, wśród osób, które mnie kochają, które ja kocham. I tak męczyłam się prawie do rana. Nad ranem niespodziewanie przyszła ulga. Zaczęłam lepiej oddychać, lepiej się czuć. Gdy moja współsiostra przyszła do szpitala zapytać się o mój stan, lekarz powiedział: cud już się stało, na żyję. Od tego momentu, po 6 dniach, zostałam wypisana do domu. Oczywiście wracałam i wracam do Instytutu Onkologii w Gliwicach. Do dziś są to wizyty raz na kilka lat. Natomiast wówczas były częste, co 2-3 tygodnie. Guz ani te zmiany wspomniane wcześniej nie zniknął tej nocy, ale w krótkim czasie zniknęło wszystko. I lekarze niejednokrotnie, zarówno do mnie, jak i do moich współsióstr, które mi towarzyszyły, które się zmieniały, mówili, że to nie oni tego dokonali. Wobec mnie powiedzieli: dziecko na kolanach do Częstochowy, dziękuj Bogu, że żyjesz. Słyszałyśmy to wielokrotnie, więc cieszyłyśmy się tym wydarzeniem, może od razu jeszcze nie w pełni, nie wiedząc, jak Bóg poprowadzi dalej, ale cieszyłyśmy się tym, co jest, że po tak złym stanie samopoczuciu po prostu jest dobrze. Ksiądz biskup Majdański, wiedząc o naszej modlitwie za przyczyną prymasa Wyszyńskiego, ta modlitwa trwała do mojego powrotu, czyli 7 tygodni, 9 razy w ciągu dnia. Mobilizował nas do tego, że skoro umiałyśmy prosić prymasa, żebyśmy umiały mu podziękować. Bo jak wiemy, do beatyfikacji najważniejsze jest życie i świętość tej osoby, heroiczność cnót. Ale jest jeszcze jedno wymaganie, takie, żeby za przyczyną danej osoby wydarzył się cud uzdrowienia fizycznego. Ksiądz biskup mobilizował nas do tego, żebyśmy poprosiły lekarzy, by napisali to, o czym mówią, że jest to z punktu widzenia medycznego niewytłumaczalne, cudowne. Na jednej więc z wizyt poprosiłam o taki dokument i w odpowiedzi usłyszałam, że nie cofają swojego zdania, ale nie są od orzekania cudu. W związku z tym, kiedy wróciłam do Szczecina, poinformowałam o tym moją przełożoną, założycielkę wspólnoty, księdza biskupa, mówiąc i myśląc, że widocznie nie jest to taki cud, który byłby odpowiedni do beatyfikacji. Ale w naszym przekonaniu, wspólnoty, sióstr, które się modliły, niczego to wydarzenie nie zmieniło. Dalej byłyśmy przekonane, że Bóg wysłuchał naszej modlitwy, okazał miłosierdzie. Mówiłyśmy o tym więc bardzo szeroko, bo cieszyłyśmy się tym doświadczeniem. Zapisałyśmy go na kartach historii wspólnoty, więc kiedy nawet po latach przychodziły kandydatki do naszego zgromadzenia, o tym wydarzeniu słyszały. Minęły lata i jak powiadają, Boże młyny mielą powoli. Tak było w moim wypadku, ponieważ po 22 latach od tego wydarzenia ojciec Gabriel Bartoszewski, który był wicepostulatorem procesu beatyfikacyjnego kardynała Stefana Wyszyńskiego, dowiedział się w Warszawie, że w Szczecinie jest taka wspólnota sióstr, która od lat cieszy się cudem uzdrowienia, a nikt nie badał tej dokumentacji, nikt jej nie zbierał, nie analizował, więc zwrócił się z prośbą do mnie o opisanie tego wydarzenia, a także o pełną dokumentację medyczną. Niestety takiej nie posiadałam. Miałam jedynie pojedyncze wypisy ze szpitali, które nie dawały całościowe obrazy. Chodziło o wszystkie wyniki od roku końca 87 do 2011 z wszystkich szpitali, w których byłam leczona. I chcę powiedzieć, że ten moment odnalezienia dokumentów, przeprowadzenia procesu jest nie mniej cudowny i niezwykły jak samo uzdrowienie, ponieważ tak naprawdę w pierwszym momencie dowiedziałam się, że dokumenty się nie zachowały ze względu na upływ czasu.
Miałam jedynie wszystkie dokumenty z Instytutu Onkologii w Gliwicach, bo tam pojawiałam się na spotkaniach, na kontrolnych badaniach, ale to było za mało. Nie sposób o całym wydarzeniu opowiadać, ale naprawdę jest niezwykłe, ponieważ wiele dat jest spójnych z wydarzeniami księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, a to z dniem urodzin, imienin, internowania. Bóg tak spotykał drogi, że w końcu wszystko się odnalazło, wszystkie dokumenty. Szerzej opisuje to książka, jeśli rzeczywiście będzie ich zbyt mało, to ksiądz Marek obiecał, że zrobi wszystko, żeby nikomu nie zabrakło. Powiem tyle, że jednym cudem jest to, że znalazły się dokumenty. Kolejnym to, że znaleźli się świadkowie wydarzenia po tylu latach, którzy zgodzili się zeznawać. Byli to zarówno lekarze ze Szczecina, jak i z Gliwic. Również ja. Przesłuchano zatem 11 świadków. Powołano komisję, przeprowadzono proces o domniemanym cudzie najpierw na terenie diecezji szczecińsko-kamieńskiej i w 2013 roku pełną dokumentację medyczną, a także przesłuchania świadków przekazano do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie i tam oczekiwały swojego momentu. Po kilku latach zajęto się tą sprawą. Powołano komisję lekarską, 6 profesorów, którzy analizowali dokumentację medyczną, bo ta w procesie jest kluczowa, by stwierdzić, co pomogło, medycyna czy Bóg. W tym wypadku orzeczono, że lekarze robili, co mogli, ale to było niewystarczające. Bóg zrobił więcej, uczynił cud. To potwierdziła komisja teologów, później kardynałów. I ostatecznie papież Franciszek 2 października 2019 roku podpisał dekret o cudownym ocaleniu życia przed uduszeniem. Dla mnie i nie tylko dla mnie, bo dla całej mojej wspólnoty był to niezwykły dzień, bo otworzył on drogę już do beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jesteśmy już po tym wydarzeniu. 12 września miałam tę łaskę niesienia relikwii i wielkiego dziękczynienia w sercu Bogu za to, co uczynił w moim życiu. Nie wiem, dla jakiego momentu mnie zachował. Wielokrotnie zadaję sobie pytanie. Pewnie nie usłyszę odpowiedzi, ale niejednokrotnie tak sobie myślę, kiedy staję i dzielę się tym świadectwem, że jeśli dzisiaj przez to proste słowo Pan Bóg otworzy serce kogoś z was do tego, by bardziej Mu zaufać, bardziej Go pokochać, przyjąć Go w krzyżu i cierpieniu, z jakim do was przychodzi, to warto było cierpieć i warto jest żyć. A beatyfikacja, choć była pięknym wydarzeniem, nie jest medalem dla zasłużonych w Kościele, choćby najwięcej uczynili, najpiękniejszych rzeczy. To jest droga świętości, jaką Kościół nam pokazuje. Dla nas, że i tak, patrz na tę osobę, a osiągniesz cel życia, do którego Bóg ciebie powołał. Kochani, to, co teraz przeżywamy, cokolwiek by to było trudnego, jest drogą. Naszym celem jest dom Ojca w niebie, najpiękniejsze naprawdę przed nami. W tym dniu beatyfikacji 12 września, dziś była wspomniana też w liturgii, matka Elżbieta Różaczacka. Jak wiemy, ona została niewidomą. Jestem przekonana, że Boga prosiła nie jeden raz o cud. Kardynał Wyszyński od dziecka stracił matkę. Później jego życie było jednym wielkim cierpieniem. Choroba, jako prymas Polski, internowany, więziony, szykanowany. Krzyż życia tych świętych i nasz krzyż. Jak dziś słyszeliśmy, nie ma takiego momentu w naszym życiu, żebyśmy zostali sami z tym cierpieniem, które mamy w sercu.
Bóg jest bliżej nas, niż nam się wydaje. Więc życzę każdemu i pragnę dzisiaj zapalić tym świadectwem w sercu każdego z was światło nadziei, że Bóg jest miłością i jedyne pragnienie, jakie ma w sercu, to abyśmy byli zbawieni. Nie tylko my, ale ci, którzy są obok nas, którzy z naszych rodzin, może z przyjaciół, znajomych się zagubili, odwrócili od Boga, nie widzą sensu w sakramentach, nie odczuwają Go, nie proszą Go, nie potrzebują Go do własnego życia. Nie zmarnujcie żadnego cierpienia i żadnej łzy, żeby złożyć to ofierze za nich. I życzę każdemu takiego głębokiego doświadczenia. O modlitwie zapewniam nie tylko ja, ale moja wspólnota, że i w życiu, i w śmierci do Boga należymy. Błogosławiony kardynale Wyszyński, módl się i z nami.